czego mam szczęście? Otóż... nie wszyscy wiedzą, że jestem człowiekiem niesłychanie chwały. Powiem tylko krótko. W 89 roku zacząłem budować dom na 3000 dolarów. Obok mnie budował Piotr Franceski, Marek Konrad, Krzysiek Majszak, Kopiczyński i tak dalej, i tak dalej. Spółdzielnia biednych artystów. Nikt nie wytrzymał. Ja zbudowałem 7 lat bez kredytu harowania. Zbudowałem. To jest podobne przedsięwzięcie. Znowu jest, zdarza się 7 lat temu na plan takiego teatru telewizji, który kręciłem w Komorowie, przyszedł brodaty facet, mówił, czy pan zna Nohawicę? Jak to to jest? To nie wie pan? Nie wiedziałem. Puścił mi Peterburg i futbol. Ja myślę, Jezus Maria. Jakiś genialny facet, który się wzoruje na Brelu, na Wysockim, na Wynackim, na Korkucie, na Koenie. No wiesz, no, ale to dobrze. Wielcy twórcy zawsze się na kimś, na poprzednikach wzorowali. Ja go uważam za wielkiego. 7 lat marzyłem, żeby zrobić przedstawienie po samym Nohawicy. Teraz Ateneum ma takie apanaże, że można grać w monodramy. A propos, zapraszam na mój monodram w progu, czyli tajemnice zaniechanych spodni Glenna Bergera. Jest to jedna z 10 rzeczy, które zrobiłem w życiu. No, nie wstydzę się. I 2 lata temu zobaczyłem w telewizji koncert piosenek Coena z Sydney z 2005 roku i zobaczyłem, jak tego Coena można śpiewać. Bo Coena nikt nie przewinie. On ma rzeczywiście złoty głos. Nie ma co go naśladować. Natomiast jak śpiewali ci najlepsi na świecie, a mianowicie Rufus Brumbry, jego siostra, Bono, Nick Cave. Była tam taka latynoska genialna. No coś takiego, żeby się z Jezus sprawia, to może by go Coena zrobić. A ktoś mi powiedział, a czego nie możesz zrobić tego? A no, oni są tacy sami. Tacy sami, tacy sami. Jak ja to nazywam, niewyprasowani. Ja nie lubię, mimo że jestem gustowym garniturze, ale to do roli. Na ogół jestem niewyprasowanym człowiekiem. Nie dbam o fizyce, o wygląd. Niestety mój syn ma po mnie to samo, to troszkę przystojniejsze. No i lubię ludzi poszarpanych wewnętrznie. I tak jak sobie zrobiłem taki remanent tego, co śpiewam, okazuje się, że ja śpiewam samych tych niewyprasowanych. Co znaczy Brela? To znaczy Wysockiego, to znaczy Okuczapę, to znaczy Paolo Conte, to znaczy Satanowskiego, to znaczy Wołka, czyli śpiewam. I dlatego tak ci ludzie są bliscy. Moje przedstawienie nie będzie przedstawieniem, jak to brzydkę mam, cukierkowe. Nie będzie słynnym pisaniem Koena, mianowicie. Tak, myśmy czy Susan. Nie będzie. Będą mniej znane piosenki, ale nie mniej piękne i o wiele, wiele więcej mówiące o otaczającym nas świecie. O świecie, który, przepraszam bardzo, nie jest już moim światem, ale sądzę, że również nie jest światem ludzi myślących. To, co się teraz dzieje na tym świecie, jest przerażające. I o tym między innymi mówi piosenka Przyszłość Kolei. O tym mówi piosenka Dans Makabry Jaromira Nohawicy. Notabene piosenka poświęcona Coenowi, dedykowana Coenowi. Moim mottem do tego przedstawienia, to jest dziwna rzecz, być może to między wierszami przejdzie, jest grafika Goi, gdy rozum śpi, budzą się upiory. Tu te upiory zaistnieją jakby wewnętrznie, nie będzie ich widać. A
Ale gdzieś tam sądzę, że ksiądz zobaczy, że te moje motto pasuje do ich poskręcanych życiorysów, bo wiemy, że bardzo mają poskręcane życiorysy. Że tam są nałogi, nieszczęśliwe miłości. Niedopowiedziane, że wszystko można powiedzieć. Dobro. No to dlatego właśnie zrobiłem. Wierzcie mi Państwo, jest to robota. Niektórzy mówią, a znowu 50-lecie chcesz znowu tak na wesoło. Tu nie będzie tak. To będzie dla każdego coś dla siebie znajdzie. Przedstawienie dla wszystkich. Jak Państwo słyszą, oni śpiewają znakomicie. Orkiestra wspaniała. Niektóre oczywiście aranże robił Jan Sztokłosa i przygotowywał. Ruch będzie dopracowywał i Janusz Józefowi.